Na uroczystości upamiętniającej 73. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Szczególnie miło mi powitać przedstawicieli 1. Liceum Ogólnokształcącego, uczniów wraz z nauczycielami, dyrekcją. Witam serdecznie. Brawa jak najbardziej wskazane. Witam przedstawicieli społeczeństwa radzyńskiego, i tych małych, i tych trochę większych. Witam gospodarzy dzisiejszej uroczystości, uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Pawła II wraz z nauczycielami, wraz z opiekunami. Szanowni Państwo, 3. rocznica powstania w getcie warszawskim. To powstanie miało ogromne znaczenie. Było pierwszym tak dużym przeciwstawieniem się okupantowi hitlerowskiemu w ogóle w Europie. Dzisiaj tym świadectwem, tą widoczną naszą postawą, to jest ten Żonkin, który wszyscy mamy przypięty. Co on symbolizuje? Symbolizuje przede wszystkim to, że stajecie po stronie prawdy, że stajecie po stronie bezbronnych, że przeciwstawiacie się przemocy. Również ten Żonkin nawiązuje do ostatniego przywódcy, do Marka Edelmana, przepraszam, który składał wiązankę żonkili właśnie tych kwiatów pod pomnikiem powstańców w getcie. To ważne, że tutaj jesteście, że nie zapominacie o tych historycznych chwilach. Poza tym getto może teraz wydawać się nam bardzo odległe, tak? Bo mówimy o getcie w Warszawie, ale to getto również było tutaj na terenie tego miasta, w Radzyniu Podlaskim. I dzisiaj granicami tego getta przejdziemy, upamiętniając również Żydów, którzy mieszkali w Radzyniu. Ta przeszłość to już nas nie dotyczy, ale zdajecie sobie sprawę jako uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, że tak naprawdę teraźniejszość wyznaczona jest przez przeszłość. O tym mówił m.in. patron naszej szkoły, święty Jan Paweł II, który m.in. kierował takie słowa. Aby budować przyszłość, trzeba pamiętać o przeszłości. I to pięknie nawiązuje do tematyki projektu. Ale jest w Zespole Szkół Gimnazjalnych im. Jana Pawła II. Tytuł tego projektu to właśnie Pamięć o przyszłości. Czyli jak widać, ta nić jest nierozerwalna między pamięcią o przeszłości, a przyszłością. Dlatego wasza obecność na to, wy będziecie budować tę przyszłość. Przyszłość zarówno małej ojczyzny, jak również Polski, ale również patrząc globalnie przyszłość świata. Gratuluję wszystkim tym, którzy realizowali ten projekt. Na przykład tego projektu Pamięć na przyszłości, który jest przygotowany przez Muzeum Przygód Polskich w Warszawie, przez Przygodowanie Historyczne Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu. Szkoła nasza przyłączyła się, wybierając sobie miejsce do upamiętnienia zagłady Żydów, bo tak był w tym roku temat, upamiętniamy miejsce zagłady pobliżu nas. Nasza grupa projektowa, która się bardzo szybko zawiązała, wybrała radzyńskie getto i okazało się, że dzięki nam poziom wiedzy mieszkańców znacznie się podniósł. Cieszy nas żywa reakcja na naszej stronie facebookowej. Posty, nowe rzeczy ciekawe, które wszyscy dzięki temu poznajemy. I dwa zdania o organizacji. Naszym celem jest symboliczne oczywiście upamiętnienie granic getta, więc przespacerujemy się w pobliżu getta. Z Placu Wolności za chwilkę wyruszymy chodnikami, bardzo proszę, chodnikami, ulicami Dąbrowskiego, sprecimy Pocztową, w Armii Krajowej i przy Armii Krajowej, przy obelisku zatrzymamy się
na chwilę zadumać się nad tekstem literackim i historycznym. Stamtąd chodnikiem przy ulicy Jana Pawła II wrócimy tutaj na Plac Wolności i zakończymy naszą uroczystość. Dziękuję bardzo. Państwo otrzymali prezent przeróweczki Centrum Miasta okresu międzywojennego, gdzie mamy naniesione punkty z opisem w legendzie, gdzie to jest. Idąc sobie tutaj na spokojnie chodnikiem, można analizować, gdzie jesteśmy, co znajduje się w okolicy teraz, co było kiedyś. W lampach mamy przypięte żonkile, tak jak w wielu miastach w całej Polsce, które upamiętniają 76 lat, które się na wszystkich. Zapraszam wszystkich do tego, żebyśmy to słyszeli, dowiedzieli się, zadumali się. Miasteczek żydowskich. Nie masz już. Nie masz w Polsce żydowskich miasteczek. W Hrubieszowie, Międzyrzecu, Radzyniu, Falenicy. Różno byś szukał w oknach zapalonych świeczek i śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bożnicy. Znikły resztki ostatnie.
żydowskie łachmany. Krew piaskiem przesypano. Ślady uprzątnięto i wapnem sinym czysto wybielono ściany, jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto. Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem, gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni opłakiwali święte mury Jeruzalem. Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem i cień ten kłaść się będzie między nasze słowa, nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa dwa narody, karmione stuleci cierpieniem. Znajdujemy się na obrzeżach dawnego centrum naszego miasta. Przy kościele Świętej Trójcy, na Placu Wolności, z którego wyruszyliśmy na nasz spacer, znajdował się rynek, na którym odbywał się cotygodniowy handel. Po prawej stronie, od miejsca, w którym teraz jesteśmy, ciągnęła się dawna dzielnica żydowska, tak zwana Kaleń. Jednak ludność żydowska mieszkała w całym mieście, a zamożniejsi przy ulicach Ostrowieckiej i Warszawskiej, gdzie mieli swoje sklepy i warsztaty. Żydzi przed wojną stanowili około 60% mieszkańców Radzynia. Szacuje się ich liczbę od 2,5 do 3 tysięcy. Większość rodzin utrzymywała się z drobnego handlu i rzemiosła. W mieście znajdowały się między innymi synagoga, dom modlitwy, hedery, czyli szkoły, dwa kirkuty, mykwa czy rzeźnia rytualna. Po wybuchu II wojny światowej polityka nazistowskiego okupanta wobec ludności żydowskiej stopniowo zmierzała w celu całkowitej eksterminacji tego narodu, przybierając postać Holokaustu. Kiedy powstało getto w Radzyniu? We wspomnieniach ocaleni podają najczęściej datę 1940 roku. Jednak przymusowa koncentracja ludności w dzielnicy żydowskiej była wynikiem przesiedlenia na mocy rozporządzenia generalnego gubernatora Hansa Franka z 13 września 1940 roku o ograniczeniu swobodnego wyboru miejsca zamieszkania i pobytu w generalnym gubernatorstwie. Żydzi z miasta musieli przenieść się na Kaleń. Dzielnica miała charakter otwarty i można było na początku w miarę swobodnie opuszczać jej teren. Formalnie getto powstało dopiero w kwietniu 1942 roku. Niemcy o to później poskarżyli burmistrza radzyńskiego Petrona, który nie dokonał dokładnych spisów ludności, przez co Niemcy nie wiedzieli dokładnie, kto jest Żydem, a kto nie. Dopiero zmiana burmistrza umożliwiła ścisłe odizolowanie Żydów. A.P. Liechtenstein, wspomnienia. We wrześniu 1939 roku Niemcy weszli do synagogi, wyjęli zwoje tor i rozwinęli je, jak dywany, po okolicznych ulicach Kotlarskiej, Szkolnej, Koziej i innych. Urządzili zabawy z naszej świętości. Potem wyciągali ludzi z ich domów, aby byli świadkiem tego wszystkiego. Czy można sobie wyobrazić nasz straszny ból? Następnego ranka wprowadzono radnińskiego rabina Szolma wraz z innymi szanowanymi i zacnymi Żydami. Wyznaczono ich i zmuszano do rąbania drewna. A inny starszy i zacny mężczyzna przez SS-mana Mania golili połowę brody, a drugą zostawiali. To było bardzo upokarzające. Konfiskacja mienia i grabieże ze strony Niemców były na porządku dziennym. Sara Wascher. Ludność żydowska została oddzielona od nieżydów. Policja żydowska patrolowała linie graniczne, pilnując, by Żydzi nie opuszczali wydzielonego im obszaru. Na głównych ulicach miasta, Ostrowieckiej i Piłsudskiego, obecnie warszawskiej, mieszkali już tylko Polacy. Od samego początku Niemcy żądali od Żydów dużych sum pieniędzy i zdecydowali, że tylko bogaci mogą pozostać w Radzyniu. Kogo nie było stać na zapłacenie okupu, miał być deportowany.
kwoty tego specjalnego podatku ustalił i ściągał od Żydów Judentrat. Pierwsze takie wydalenie miało miejsce jesienią 1939 roku. Mój mąż, moja 6-letnia córka i ja byliśmy w tej ostatniej grupie. Pierwszą noc po przyjeździe do Słowatycz spaliśmy na zewnątrz. Dopiero następnego dnia lokalny Judentrat umieścił nas w małym pokoju razem z innymi rodzinami. Chyba z 10. Warunki były straszne. Niemcy bez powodu nas bili. Kobiety zarabiały na praniu dla okolicznych mieszkańców, a mężczyźni rąbali drewno lub wykonywali ciężką fizyczną pracę. Podczas naszej nieobecności w Słowatyczach Niemcy rozstrzelali 40 Żydów, w tym 3 osoby z Radzynia. Dzięki łapówce z pieniędzy pożyczonych od Dawida Lichtensteina udało się mojej rodzinie wrócić do Radzynia. Na mocy rozporządzenia Hansa Franka od 14 grudnia 1939 roku wszyscy Żydzi od 14 do 60 roku życia mieli obowiązek pracy. Nawet szabat i święta, takie jak Nowy Jork, Jom Kippur i Święto Namiotów, co było dla ortodoksyjnych Żydów ogromnym ciosem. Joshua Rosenkrantz wspomina: Niemcy początkowo zatrzymywali przypadkowe osoby, kierując je do określonych prac na kilka godzin lub na cały dzień. Zdarzyło się, że byli dobrze karmieni, a potem odsyłani do domu. To jednak zmieniło się, gdy Niemcy ustalili obowiązek pracy dla wszystkich ludzi i dla całych rodzin. Ludzie pracowali przy rąbaniu drewna, czyszczeniu jardów, zamiataniu ulic miasta, a zimą przy odśnieżaniu. Była możliwość wykupienia się od obowiązku pracy. Niektórzy najbogatsi ludzie woleli zapłacić podatek, który wynosił od 2 do 5 zł. Wszyscy rzemieślnicy musieli pracować na rzecz Niemców. Dodatkowo około 2000 Żydów pracowało w 3 obozach pracy przymusowej, znajdujących się w Osowie i Rogożnicy. Duża grupa była wykorzystywana do pracy w Linkenschaftach, czyli przejętych przez Niemców dużych majątkach ziemiańskich. Trudne warunki życia, wycieńczająca praca i głód, tyfus dziesiątkowały więźniów. Część chorych i więzionych odsyłano do getta w Międzyrzecu, a część rozstrzeliwano na miejscu, grzebano ich w masowych grobach. Po przesiedleniu Żydów do getta tylko nielicznym wydawano zezwolenia na handel. Z 400 sklepów żydowskich przed wojną w dzielnicy żydowskiej w Radzyniu zostało tylko 8. Głód zmuszał do nielegalnych działań. Rozwijał się szmugiel, czyli nielegalne wyjazdy na wieś po żywność. Po utworzeniu getta nastąpiły utrudnienia. Wzmogła się fala głodu, a jego skutkiem były epidemie tyfusu, które dla chorujących kończyły się śmiercią. Eksterminacja Żydów zaczęła się w 1942 roku. Najpierw w marcu w getcie w Lublinie, a potem w innych. W Radzyniu w październiku. Z radzyńskiego getta ludność transportowano do Międzyrzeca. Jan Borysiewicz wspomina: w pewnym momencie w nocy wyprowadzili ich po cichu. Już gotowe były furmanki. Wszystkich, którzy nie mogli iść, ładowano na furmanki, a reszta na piechotę i już poszli do Międzyrzeca, gdzie był zborny punkt na całe województwo i stamtąd już wywieźli ich do Treblinki. Sara Aszman wspomina: w Międzyrzecu Niemcy umieścili nas w synagodze wraz z nowo przybyłymi Żydami z Radzynia. Byliśmy stłoczeni jak kurczaki. Pilnowali nas członkowie żydowskiej policji wraz z kilkoma zbrojnymi Niemcami. Potrzeby fizjologiczne musieliśmy wykonywać na miejscu. Brud i wszy były nie do zniesienia. Jeżeli chcesz się napić wody, musisz ją kupić za spore pieniądze. Raz dziennie Niemcy otwierali drzwi, kazali się ustawić w szeregu i rozdawali małe porcje chleba i trochę wody. Oczywiście ścisk był straszny, a Niemcy wtedy dla przywrócenia porządku strzelali do tłumu, zabijając kilku Żydów. Tak było za każdym razem.
Ostateczna likwidacja getta w Międzyrzecu, do którego zwożono Żydów z całej okolicy, miała miejsce w połowie 1943 roku. Do pociągów, w których wagony były przeznaczone dla 60 osób, ładowano po 200 ludzi. W tym ścisku wielu umierało w czasie drogi. Resztę czekała śmierć w komorze gazowej. Z powiatu radzyńskiego z około 200 tysięcy Żydów w wyniku Holokaustu ocalało 230 osób. Znany. Pamięć ofiar Holokaustu. Kamienne serca. Kamienne twarze. Krzyk ciał palonych, niczym krzyk ptaka, którego dusza ku niebu wzlata. I choć minęło ponad pół wieku, krzyk tych milionów wciąż dźwięczy w uszach. Rekwiem żałobne niech zabrzmi dzisiaj, chociaż przez moment. Stań, też się zadumaj. Zginęli starcy, kobiety, dzieci. Dusze przez komin gdzieś uleciały, lecz dla nas wiecznie niech zostaną żywi, tak jak wspomnienia żywe zostały. Dziękujemy za uwagę. Myślę, że możemy tę uroczystość za chwilę zakończyć chwilą ciszy upamiętniającą tych, którzy tutaj polegli. Takie moje refleksje związane z dzisiejszą uroczystością, z tym spotkaniem. No po pierwsze to, że tak naprawdę ci ludzie zginęli tylko dlatego, że byli innej narodowości. Tak było mało tolerancji. To ważne, żeby pamiętać. A druga refleksja to taka, że żyjemy w takim środowisku wielokulturowym. Ta wielokulturowość nas wzbogaca. Poprzez to, że jesteśmy tu i teraz, tu mieszkamy, warto pamiętać o tych mieszkańcach Radzynia Podlaskiego, o ich tradycjach, o tej właśnie wielonarodowości, o ich historii. Warto wzbogacać swoją wiedzę taką poza programową, poza książkową. Bardzo proszę o uczczenie chwilą ciszy tych, którzy tutaj odeszli. Mam na myśli naród żydowski, mieszkańców Radzynia Podlaskiego. Dziękuję bardzo, dziękuję młodzieży, która przygotowała słowo do nas, nauczycieli, którzy koordynowali tym dzisiejszą uroczystością. Dziękuję jeszcze raz Państwu i myślę, że to wpisze się już na stałe w kalendarz naszych szkół na uroczystości naszego miasta. Dziękuję bardzo. Mira tango nor nisht arish so du sei nisht arish nisht barbarish as kinder grois prein so kennen du zwarstein in tag ja tänzele so gein spiel, spiel, klesmel, spiel wie eidisch herz von gefiel spiel, mira tänzele und spiel spiel a tänzele mit herz mit gefiel spiel, że mira tango Zoldu sein a schulem nicht gegen Kulem As Hitler mit sein Reich war die Kapure gleich In Dus wird sein a Tänzel verreich Spiel, Spiel, Klezmer und Spiel Wie ein ich Herz und Gefiel Spiel mir a Tänzel und Spiel Spiel a Tänzel mit Herz und mit Gefiel Spiel, Spiel, Klezmer und Spiel Wie ein ich Herz Check it out.
mira tango, śpila tango, śpila tango, śpil, że klezmer mira tango, tango śpil.